Polaku, zdobyłeś łaskę u Boga. To ty masz poprowadzić ludzkość do nowej cywilizacji, do cywilizacji miłości. Czy pozwolisz, abym cię prowadził? Ale jak to się stanie? Maryja też nie wiedziała, jak to się stanie. Ty niczego nie wymyślaj, Polaku, żadnych mądrych rzeczy, żadnych pobożnych rzeczy. Tylko moje prowadzenie polega na tym, że każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, jest postawiony na twojej drodze przez samego Pana Boga, jest w czymś mało, że lepszy od ciebie, to w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego, jak ma ten człowiek, którego dzisiaj spotkasz. Niczego nie wymyślaj. Mamo, ja ci dziękuję za te słowa, które powiedziałaś wtedy archaniołowi Gabrielowi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, bo nie ma nic lepszego na niebie jak ziemi i ziemi, jak święta wola Boża, żeby nie wiem jak bardzo nie zgadzała się z moją wolą. Jest zawsze dla mnie dobra, jest zawsze dla mnie zbawienna. Nie wiem jak to się stanie, ale aniele mój, pozwalam, abyś mnie prowadził. Ja już niczego nie będę wymyślał, żadnych mądrych rzeczy, żadnych pobożnych rzeczy, tylko wiem, że każdy napotkany przeze mnie człowiek będzie dla mnie największym darem, bo jest postawiony na mojej drodze przez samego Boga. Więc pozwalam, abyś mnie prowadził.